22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił amnestię dla żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia. Początek kwietnia 1947 roku. Komendant podchodzi do mnie, mówi: Morwa, ty się masz ujawnić. Ja? Komendancie? Jak ja się ujawnię? Ja nie widzę tam możliwości życia. No niestety, dałem twojej mamie słowo, że spróbuję cię uratować. A od tego czasu, od śmierci Janusza, to było tyle akcji. Tyle gwiznęło kul koło mnie. Tyle razy miałem postrzelane poły płaszcza. Co on biedny tam nie mógł uratować? No ale spełnił swoje zadanie i to przyrzeczenie dane mamie uratował mnie, bo żyje do dzisiaj. Mówi, no spróbuj, tylko nie przyznaj się, że masz stopień oficerski. Wszedłem na salę. Jeden z ubeków mówi: o, i pan porucznik Morwa do nas zawitał.